Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Witam Was dzisiaj w kolejnym materiale, który jest z rozpakowania paczek właśnie od Was. Od niektórych z Was, którzy chcieli mi wysłać paczkę i zawartość była na tyle ciekawa, że zdecydowałem się ją przyjąć. Jak zawsze jest to dla mnie niesamowite, że tak wiele osób chciałoby coś przysłać. Oczywiście często zdarza się tak, że po prostu odmawiam, bo albo te części mi się gdzieś tam dublują, albo po prostu nie potrzebuję czegoś takiego, no to bez sensu, żeby u mnie to leżało bez potrzeby. W dzisiejszym odcinku jednak będzie, myślę, spora gratka dla retrofanów, ponieważ trafiło się naprawdę mnóstwo świetnego retro sprzętu. Nie przedłużając dalej, lecimy. Okej. Tutaj mamy paczuchę od Krzysztofa, więc sobie już ją otworzymy. Oki. Tutaj mamy taki malutki pakuneczek. Doki. I tutaj mamy nasze cudeńko. To są pamięci. Już moment, tam jest sobie bliżej. Okej, tak jak myślałem, są to kości typu Rambus. Rim chyba się tak nazywały. One były jako konkurencja dla DDR. Oferowały one o wiele większą przepustowość i były szybsze. Przez co widzicie, ta metalowa osłonka to nie jest tak dla szpanu, jak się dzisiaj w kościach robi, tylko to faktycznie pełni rolę radiatora. No i jeszcze co ciekawe, to te pamięci musiały działać w parach. Jeżeli wpięliśmy jedną taką pamięć, ona w ogóle nie działała. No teraz też się głównie stosuje konfigurację dual channel, więc to już tak nie dziwi. Jednakże w przypadku, gdyby strzeliła Wam jedna kość, no to musieliście iść do sklepu i kupić drugą, żeby wam się komputer uruchomił. Także wielkie dzięki, nie miałem w ogóle takich pamięci, więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Na pewno przydadzą mi się do jakiegoś retro buildu. Wielkie dzięki. Ej. Okej. Ta paczka to jest duża. Ciężka. Od Piotrka jest. O nie, najgorzej. Dobrze. Uznajmy, że tego tutaj nie ma. Piotrek jest bardzo zapalonym kolekcjonerem laptopów, podobnie jak ja, i stwierdził, że sprezentuje mi coś ekstra. Idealnie zapakowana paczka. Hold on. Dobra. Okej, tu mamy naszego, ta-da! ThinkPadzior z IBM. O kurczę, tego nie mówił, że mi przyśle. To jest ThinkPad R32. Z tego co się orientuję, będzie to z tej serii, gdzie będzie Pentium 3, Pentium 4 maksymalnie. Sprawdźmy. Może pisze tutaj na odwrocie coś więcej. W ogóle w pięknym stanie jest ten ThinkPad, praktycznie nie ma rys żadnych. No i tutaj tak samo. Wow. Niemiecka klawiatura co prawda, ale kurde super. Jest w perfekcyjnym stanie ten laptop. To jest ekstra. Moment, muszę to logistycznie przemyśleć. Wow, to jest w ogóle kozak. Okej, tutaj mamy w ogóle staruszka. Moment, gdzie to się zanapuszcza? Z boku zaczepy. Tada, jest to model bodajże typ 600 z Pentium 2. ThinkPad X Pentium 2. Takiego nie miałem żadnego ThinkPada na Pentium 2, więc w sam raz będzie pod jakiegoś Windowsa 9.8, może pod jakieś starsze gierki. Pozwolę sobie tutaj wtrącić w jednym momencie akurat ten ThinkPad 600e, którego macie przyjemność teraz oglądać, jak rozpakowuję. Już nagrałem o nim cały pełnoprawny materiał, więc jeżeli kogoś to interesuje, to wiecie, karta, możecie sprawdzić. Z tego co wiem, to działa, ale sobie jeszcze sprawdzimy go. Też jest w całkiem niezłym stanie. Naprawdę ma bardzo mały rys. Od spodu oczywiście. Super. Nie będzie fajnie. Wiecie? Żeby nic tu nie uszkodzić. Ta.
Tada! Dokładnie tak, moi drodzy. To jest stary MacBook. Znaczy, PowerBook w sumie powinienem był powiedzieć. O kurde. Ale on wygląda niesamowicie. To jest PowerBook G3. To jest oficjalnie najstarszy MacBook, jakiego mam... Znaczy, produkt Apple, jaki mam w swojej kolekcji. Wow! Jest też w super stanie. Mamy do głośności. Ale bajer, ja cię kręcę. Jest rewelacyjny. Tu ma nawet taką zasłonkę. Kurczę, ja w ogóle nic nie wiem praktycznie na temat starych komputerów Apple'a, poza tym, że mam starego Power Maca G5 stacjonarnego, to na temat tych MacBooków, znaczy PowerBooków, tak ogólnie sprzętów starszych niż G5, mam praktycznie zerową wiedzę. W sensie, jeżeli chodzi o system operacyjny, tam też jeszcze nie był bodajże macOS, tylko... Jak to się nazywało? OS 8, tak? Bo OS 9. Pamiętam już, jak to szło, ale... Wow. Tak, tylko jeżeli chodzi o tego PowerBooka, będę musiał się zainteresować jakimś zasilaczem, bo nie mam żadnego zasilacza do starego PowerBooka. Cały czas będę mówił MacBooka, to jakoś już tak jest w świadomości. To jest rewelacja, jakby... Wydaje mi się, że w ogóle to jest ciekawa sprawa. Nie wiem, czy sobie niektórzy z was zdają sprawę, ale jakby na dobrą sprawę to ThinkPady i produkty Apple'a to są praktycznie jedyne stare laptopy, które się zbiera obecnie. No, może czasami ktoś ma jakiegoś kompaka w swojej kolekcji. Czasami może jakąś Toshibę Libretto, czy coś w ten deseń, ale na dobrą sprawę to kolekcjonuje się tylko Apple'a i stare ThinkPady. A nie bardzo kojarzę, żeby jakiś innego producenta się tak namiętnie zbierało, więc... Naprawdę Piotr... aż nie wiem, co mam powiedzieć, te laptopy są w rewelacyjnym stanie, aż po prostu mi mowę odjęło, bo są świetne sprzęty i naprawdę niesamowicie cieszę się, że teraz będą częścią mojej kolekcji. I aż brakuje mi słów. Naprawdę wielkie dzięki jeszcze raz. Na pewno PowerBookowi się przyjrzymy kiedyś bardziej, jeżeli chodzi o retro. Skołuję sobie do niego zasilacz i jeżeli będziecie chcieli, to zrobię wam taką małą wycieczkę po starym Mac, po starym OS 8, tak to się chyba powinno mówić. Okej, zasadniczo w tym miejscu miał się pojawić trzeci materiał z rozpakowania właśnie tego ThinkPada. Jednakże problem polega na tym, że najprawdopodobniej kiedyś przez przypadek usunąłem ten klip. Tak, ale stwierdziłem, że nie mogę tego tak zostawić, bo w paczce został mi nadesłany ThinkPad T61. Został przesłany przez chłopaka, który ma nick kosa.pl, taki zabójczy nick. Co my tutaj mamy? Jest to ThinkPad T61, taki o. Nie jest w najlepszym stanie, jak sami widzicie, ale co do tego ThinkPada jest pewien plan i zabawne, bo akurat po tym filmie, który dzisiaj oglądacie, będzie film na temat właśnie poniekąd również tego laptopa, bo jest z nim pewien plan. Kosa prosił, żebym powiedział przy okazji rozpakowania tego laptopa o takiej fundacji, która nazywa się Coders Dojo. I zasadniczo to jest taka inicjatywa, która niektórych z was może zainteresować, jeżeli jesteście młodzi i macie, nie wiem, gdzieś okolice 13 lat albo nawet troszeczkę mniej, możecie zapisać się w swoim mieście do Coders Dojo, gdzie mogą was pouczyć programować, więc jeżeli ktoś z was interesuje się komputerami i może w przyszłości chciałby zostać programistą albo po prostu pouczyć się i sprawdzić, czy go to jara, możecie sprawdzić sobie stronę. A ten ThinkPad T61 jest sprawny i mam nadzieję, że w przyszłym filmie doprowadzimy go do życia. Tyle z mojej strony, lecimy dalej. Okej, moi drodzy, tak więc prezentuje się rozpakowanie paczek od widzów, kolejny odcinek. Jeszcze raz naprawdę z całego serca dziękuję wszystkim osobom, które zdecydowały się wysłać jakąś paczkę. Dziękuję wszystkim osobom, które miały chęci, ale po prostu części, które mi oferowały, się nie przydały.
Naprawdę wszystkim tym osobom bardzo serdecznie dziękuję i jest to dla mnie naprawdę niesamowicie miłe i nie potrafię Wam wystarczająco bardzo podziękować za to wszystko. Jeżeli ktoś z Was chciałby wysłać mi paczkę, również może to zrobić. Oczywiście macie maila mojego w opisie. Możecie również napisać do mnie przez fanpage'a na Facebooku, który również jest w opisie. Po prostu napiszcie, co chcielibyście przysłać. No i jeżeli taka rzecz mi się przyda, to będziecie mogli coś takiego wysłać, ja Wam podam adres. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek z rozpakowania Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bios.